Cześć, witam Was na kolejnym spotkaniu, na kolejnym treningu. Dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, stabilizacją miednicy, wzmacnianiem mięśnia pośladkowego średniego, który jest też bezpośrednio odpowiedzialny, między innymi jedną z jego głównych funkcji jest stabilizowanie miednicy w płaszczyźnie poziomej. A dlaczego to jest ważne? Nawiązuję, słuchajcie, do tego, że ten osłabiony mięsień pośladkowy średni i wszystko, co się dzieje w trakcie ciąży, czyli zmieniające się fizjologia ciała, ustawienie ciała, postawa ciała, koreluje nam bezpośrednio z różnymi potem dolegliwościami, mniejszymi, większymi, między innymi na przykład z tak zwaną rwą kulszową, która najczęściej nie jest rwą kulszową sensu stricte, tylko jak gdyby daje takie objawy, ponieważ głębiej położony mięsień gruszkowaty jak gdyby przyjmuje funkcję tą stabilizacyjną miednicy, jest nadmiernie właśnie napięty, przeciążony i macie takie dolegliwości właśnie jak przy rwie kulszowej. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i dzisiaj się nią zajmiemy. Przyda Wam się do treningu guma mini band, nie za mocna. Znaczy, im bardziej zaawansowana ciąża, tym mniej tak naprawdę oporu w gumie powinno być, żeby też mocno ten brzuch, prosty brzucha nie pracował, ok? Na razie odkładam gumę do kieszeni, ponieważ będziemy wykonywać proste ćwiczenia na jednej nodze, które w ciąży tak naprawdę czasem są nie lada challenge'em. O co chodzi? Teraz będziemy próbować, wykonując ćwiczenia w staniu na jednej nodze, ustabilizować miednicę w taki sposób, że jak zobaczycie, położycie sobie tutaj dłonie na talerze kości biodrowej, to będziecie czuli, że w trakcie unoszenia nogi te talerze, zobaczcie, nie przesuwają się, tak? Czyli ta miednica nie zaczyna nam się rotować. Trochę jakby ktoś tutaj nam dał poziomicę i ona ma być na środku, rozumiecie o co kamer? Dobra, to teraz zaczynamy. Ćwiczenia są proste, mocno pracuje jedna stopa, unosimy sobie drugą nogę do góry, utrzymujemy pion, utrzymujemy równowagę. Jeżeli czujecie, że to nie jest dla Was absolutnie żaden wyczyn, możemy popracować nad propriocepcją, zamknąć sobie oczy i próbować w tej pozycji utrzymać się przez kilkanaście do 30 sekund. Stabilnie. Zmieniamy nogę. Trochę skracam, ale wiadomo, że te nasze odcinki są krótsze. Druga noga. Unosimy kolano, sprawdzamy talerze biodrowe i tak samo, jeżeli nie stanowi to dla Was absolutnie żadnego challenge'u, możemy zamknąć oczy i próbować utrzymać balans, równowagę, poczuć swoje ciało. Tak, ta propriocepcja też jest szalenie ważną rzeczą. Ok. I teraz tak, zostańmy na chwilkę. Dołożymy sobie troszeczkę więcej aktywacji tutaj, na razie bez gumy jeszcze, czyli znowu chcę stabilnie ustawić miednicę i będę otwierała tą nogę, czyli jednocześnie będziemy pracowali sobie nad zakresem w samym biodrze, ale ja wciąż chcę, żeby moja miednica była ustawiona stabilnie, ok? Mięsień pośladkowy średni jest jego jedną z głównych funkcji, jest odwodzenie też jakby nogi, więc wszystkie ćwiczenia w odwodzeniu będą nas tutaj interesowały. Oczywiście nie tylko te, ale zaraz Wam pokażę kolejne. Cały czas chcę tutaj trzymać stabilność. To są też ćwiczenia, które przy okazji znakomicie będą nam wzmacniały mięśnie głębokie, no bo jak wzmacniać mięśnie głębokie w ciąży, prawda? Między innymi właśnie ćwiczeniami na jednej nodze, gdzie pracujemy sobie nad stabilizacją miednicy. Czyli mamy tutaj mnóstwo plusów w jednym czasie. Chciałabym, żebyście tutaj uruchomili mocno właśnie ten bok pośladka. Hop. Powrót, jeszcze jedno powtórzenie. Sprawdźcie, czy właśnie tutaj się nic nie przerotowało. Świetnie. Teraz wchodzi guma. Nad kolano ją haczymy. Cały czas jesteśmy w pozycji stojącej. Hop. Proste ćwiczenie. Proste ćwiczenie.
Teraz zobaczcie, uginam sobie nogę, cały czas stoję na jednej i odwodzę 10 razy. Teraz już właśnie wchodzi świetnie pośladkowy średni. Hop. Spokojnie, tu jest wydech, wdech, wydech. Wdech, cały czas staram się trzymać stabilnie właśnie, wydech, wdech, druga strona. Czego nie robię? Coco Jumbo, czyli noga jest zamknięta, a ja cały czas pracuję nad stabilnością. Wydech i macie czuć, że bok właśnie tego pośladka, ten pośladkowy średni, on też jest tak głębiej położony zdecydowanie, więc będziecie czuć, tak? On w tych ruchach odpala, zwłaszcza z gumą. Ciężko go wtedy nie poczuć. Wydech. Wydech. I wydech, świetnie. Teraz wchodzimy sobie niżej. I tutaj idziemy w prawo i w lewo. Hop, i tu też możemy, jeżeli macie przestrzeń, możecie sobie na przykład to ćwiczenie wykonać 3 kroki w prawo i 3 kroki w lewo, tak? Czyli sobie chodzimy po prostu do boku. Cały czas chcemy mieć wyprostowaną pozycję ciała i właśnie ustabilizowaną miednicę. Możecie za nią też złapać, poczuć to. Będziecie znowu teraz czuć te boki bardzo, bardzo dobrze. Hop. 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 I świetnie. Dobra. A teraz guma wraca nad kolano. Hop. A my przechodzimy sobie, słuchajcie, do klęku podpartego. W klęku podpartym będziemy odwodzić nogi do boku. I teraz tak, możemy się ustawić w tej pozycji lub bezpieczniej jeszcze ustawić się na przedramionach, tak żeby kręgosłup był neutralnie, głowa przedłużeniem kręgosłupa, luźniutko brzuszek. Czasami mniej wygodnie jest w tej pozycji, tak? Jak brzuszek jest duży, ale jeżeli jesteście w tej pozycji, to ja Was błagam, nie róbcie tego, ok? Czyli tu neutralnie kręgosłup, kolana blisko siebie i zaczynamy sobie hop, odwodzić wolno. I teraz na czym tkwi tajemnica tego ćwiczenia? Próbujemy wykonać go w taki sposób, żeby zobaczcie, kolano i biodro zostało w tej samej płaszczyźnie. Możemy też zrobić w oparciu o ścianę, bo co się dzieje zwykle? Hop, klik, przenosimy tu ciężar ciała i jedziemy, nie? I wtedy nie bardzo ma to sens, rozumiecie? Czyli jak gdyby ta stabilność jest wtedy zachwiana, oszukujemy system. Czyli żeby zrobić to dokładnie, możemy przejść do ściany. Mam nadzieję, że mnie widać. I zobaczcie, dotykając całą nogą i biodrem, wykonać sobie to ćwiczenie. Wtedy mamy pewność, że jesteśmy ustawieni stabilnie, że miednica jest stabilnie i że możemy sobie popracować spokojnie z tym ćwiczeniem. To oczywiście jedne z propozycji, na przykład jedną też z propozycji, które możemy sobie dokonać, angażująca te mięśnie pośladkowe, jest też pozycja siedząca i samo odwodzenie, zobaczcie, kolan z gumą. To ćwiczenie oczywiście też już w zależności od tego, jak macie duży brzuszek, tak? No bo z bardzo dużym brzuszkiem ono będzie już zdecydowanie mniej wygodne do zrobienia. Ale te w klęku czy w staniu naprawdę można sobie robić. Więcej oczywiście jak zwykle w moim kursie na mojej platformie Fitness w Wielkim Mieście. No zapraszam Was do tego kursu, bo tam jest dużo też merytoryki, no i oczywiście te treningi są pełniejsze, dużo tam więcej robimy. Także dziękuję za dzisiaj, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że ta wiedza okaże się dla Was przydatna. Jeśli tak, to dajcie znać, napiszcie komentarz, napiszcie do mnie wiadomość, żebym wiedziała, że to, co robię, ma sens. I tak.